Witamy serdecznie w Szorcie, patrzymy szerzej. Przed Wami Oskar Rak i Szymon Pieczyński. Dzisiaj porozmawiamy o pozytywnym myśleniu i o tym, czy ono w ogóle działa. I tu jest intro. Szymon, to czym w ogóle jest to pozytywne myślenie i dlaczego w ogóle dzisiaj o tym rozmawiamy? Rozmawiamy chyba ze względu na to, że wokół pozytywnego myślenia dużo mitów narosło. Okay. Czy dobrze, czy źle, nie wiem. W mojej ocenie źle. Zobaczymy za jakiś czas. W każdym razie zobacz, że mamy, szczególnie na rynku polskim, wysyp wielu coachów, trenerów motywacyjnych, firm, MLM-ów i tym podobnych, którzy... Mówi się o motywacji. Mówi się o motywacji, ale przede wszystkim, że musisz właśnie być taki do przodu, pozytywnie nastawić się do tematu i zwyciężyć wszystkie przeciwności. I chyba w którymś momencie stało się tego za dużo i ludzie mają taki, nie wiem, jak to nazwał, miszmasz w głowie, czy wierzyć w to, czy nie wierzyć, czy te książki z oceanu działają na naszym rodzimym rynku, czy nie działają. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj naszym widzom przybliżyli takie ujęcie z naszej perspektywy, czyli z perspektywy tworzenia biznesu, żeby zastanowić się, czy w takim poletku firmowym. Czym to pozytywne myślenie i w jaki sposób wpływa w ogóle na biznes? No dobra, to czym to w ogóle pozytywne myślenie jest? Ty powiedz zapewne jakie. No tak, no bo wiemy, że mamy zupełnie... Mamy dwa różne podejście. Chociaż chyba ostatnio nam wyszło, że gdzieś się uzupełniają lub zawierają jeden zbiór w drugim. W każdym razie w moim mniemaniu pozytywne myślenie to jest podejście do spraw i do rzeczy, sytuacji, zdarzeń, ludzi, którzy się w Twoim świecie pojawiają. Czyli takie odgórne nacechowanie, czyli nie przyjmuje rzeczy, które w życiu się zdarzają od razu z negatywnym, z pesymistycznym, nacechowanym złymi emocjami podejściem, tylko bardziej z takim, okej, to się zdarzyło, co mogę z tego dobrego wyciągnąć. Czyli bardziej, żeby być pozytywną osobą po prostu. Nie być takim, no bo wiele powagów niestety jest nastawionych po prostu negatywnie. Tak, nie chodzi o to, żeby się tam doładowywać i ściągać sobie tą pozytywną energię i wręcz tam skakać pod sufit i udawać królika Baksa. No nie w ten sposób. Bardziej jak dzień za dniem wstajemy rano i już mamy jakby taki od pierwszego momentu, od pierwszego tworzenia oczu, nie musimy, o Jezu, musimy wstać na ten poniedziałek. Iść do tej pracy tylko z takim fajnym nacechowaniem. Jak to jest u Ciebie? Jak Ty to widzisz? Ja się z tym też zgodzę, że okej, właśnie to się uzupełnia, ale dla mnie pozytywne myślenie to jest bardziej już taki konkret, taka technika motywacji, czyli no, nastawianie się pozytywnie do konkretnego celu, tak? Czyli wiem, że to osiągnę. Nie, że zakładam, albo że układam jakiś plan. My to wiemy, czyli my cały czas jakby tutaj też dochodzi kolejna technika wizualizacji, cały czas myślimy, że osiągniemy ten cel. Dla mnie to jest wizualizacja. Dla mnie to jest wizualizacja, tak. Temat, który uwielbiam. Jak często wizualizujesz sobie? Znaczy, tak, no ale to przy tej okazji dobrze to poruszyć, bo właśnie sama wizualizacja, dużo ludzi prześmiewczo do tego podchodzi z racji różnych właśnie coachów i... Ona jest tak napompowana, nie? Tak, napompowana i właśnie pokazywanie w takim przejaskrawionym świetle, tak? I ludzie zaczynają patrzeć na kurde, no o co tu chodzi? No będę siedział i sobie wyobrażał siebie z Paris Hilton albo z innej sytuacji, co mi się dostanie, tak. A okazuje się, że ona jest przydatną jakby taką umiejętnością, i umiejętnością przede wszystkim, żeby jakby wyobrazić siebie W danej sytuacji. W danej sytuacji, tak. Już z danym celem, który został jakby zrealizowany. Tak, więc ja się zgodzę jak najbardziej, że wizualizacja jest dobra, bo to nie jest wcale zła technika, tylko że trzeba ją po prostu umiejętnie wykorzystywać. Tak, no ale wracając, bo to, co poruszyłeś, jest bardzo ciekawe. Jak może pozytywne myślenie nas motywować? Wiesz co, dla mnie pozytywne myślenie właśnie odnośnie tej techniki motywacji, ono jest bardzo fajne, ponieważ ono pokazuje nam, albo wpływa na nasze emocje w taki sposób, że my już wiemy, jakbyśmy ten cel osiągnęli, czyli chcemy mieć dużą firmę, chcemy mieć, nie wiem, 10 osób na pokładzie, stałe zarobki. Jeżeli będziemy rzeczywiście o tym myśleć, to to może zadziałać. Dlaczego? Ponieważ
dlaczego go nie masz. To może zadziałać z tego powodu, że my będziemy pozytywnie nastawieni do tego i jak ta pozytywna motywacja wpływa na to wszystko. Mm-hmm. My wstajemy rano i my chcemy realizować te cele. To nie jest tak, że my wstajemy i mówimy, o Jezu, muszę zrobić 10 jakichś wielkich zadań i tak naprawdę w ogóle mnie to nie przybliży do tego efektu. My cały czas ten cel widzimy i wiemy, że go osiągniemy tak naprawdę. Okej, czyli pozytywne myślenie nie może istnieć bez działania, bez celu, bez planu, tak? Czyli ono rozumiem, bezpośrednio wpływa. Jakby wpływa na to, że te cele są jednak realizowane, jakby chętnie je realizujemy planu. Czyli jednak musimy zacząć od planu i teraz. Albo sobie ten plan z góry przewidujemy, że i tak nam się nie uda, no to po co w ogóle to za to się brać, tak? Czy w tym momencie tym kolejnym krokiem, elementem tego planowania i realizowania jest po prostu dobre nastawienie się do tego, tak? Tutaj jest właśnie bardzo ważne, co poruszyłeś. Tu są właśnie dwie drogi pozytywnego myślenia, bo ono może być dobre i niedobre. Ta technika dla mnie może zostać wykorzystana na dwojako, bo jeżeli mam plan i pozytywnie się nastawiamy, to jest super, bo to może zadziałać. Ale jeżeli nie mamy planu, pozytywnie się nastawiamy i siedzimy na kanapie z pilotem, no to nie zadziała. I dla mnie to są właśnie dwie drogi. Musimy mieć plan, później technika motywacji, pozytywnego myślenia. A jeżeli zrobimy to na odwrót, czyli tego planu nie będzie i będziemy chcieli, żeby on nie wiem, z niebios na nas spłynął, no to nie zadziała. Tak był taki czas boom na Sekret i te filmy i książki Joe Vitale. Z całym szacunkiem, bo dużo dobrego na pewno zrobili, ale a miałem wielu znajomych, którzy naoglądali się i naczytali tych książek i stwierdzili, że oni po prostu będą siedzieć w domu i się pozytywnie nastawiać, i myśleć, wizualizować, to nagle mamy z niema do nich spadnie. No to się nie zadzieje, tak? Więc czyli ta kontynuacja, to działanie jest tutaj kluczowe. Tak. Więc bez tego w ogóle nie mamy możliwości o tym, żeby to zrobić. Mamy już podsumowane, że jakby technika motywacji, albo ogólnie pozytywne myślenie, czy nazywamy to techniką motywacji, czy ogólne pozytywne nastawienie do życia jest dobre. Tylko że trzeba to dobrze wykorzystać. Musi być plan, musi być działanie. Jedno bez drugiego po prostu nie działa. Czy pozytywne myślenie wpływa w jakiś sposób na Twoje działanie i na Twoją firmę? No, zdecydowanie. Nawet w sytuacji, kiedy przychodzę poddenerwowany i smutny do firmy, wchodzę, masz 12 osób. Spadają dwa monitory i jakby całość, to jest, każdy ma swoje problemy, tak? Wchodzisz do firmy z taką posępną miną, a wszyscy na Ciebie patrzą i jakby odbierają te emocje, tak? Nawet jeśli oni mają dobre dni. Jestem rezonans, nie? Tak, jestem rezonans, jest to połączenie, bo jakby w każdym mikrospołeczeństwie, społeczności, którą sobie tworzymy, wchodzimy w interakcję. To nie jest tak, że my jesteśmy oazą i to, co się dzieje obok, czy z drugim człowiekiem, to zupełnie na nas nie wpływa. No wpływa. Jeśli jakby my przychodzimy do firmy już nacechowani negatywnie, to zaczyna to oddziaływać na innej. Tak jak powiedziałem, mimo że inni mogą naprawdę być, nie wiem, do przodu, chcieć coś zrobić. Być dobry dzień po prostu. Tak, no to ktoś przyjdzie, strzeli takiego plaska w twarz jakby i schodzi całe powietrze z ciebie, tak? Więc to jest jeden aspekt, czyli motywacja i współpraca z ludźmi. Drugie, taka inspiracja, czyli jak jest nowy projekt, nowe przedsięwzięcie, cel, cokolwiek założenie, no to jeśli od razu przychodzisz z założeniem, że kurde, no to nie wyjdzie, po co się trudzić. No to jakie są w ogóle możliwości na to, żeby wyjść z konkretnymi pomysłami, szczególnie w branży kreatywnej, no może nie szczególnie, ale u nas w tej branży kreatywnej. Jest to widoczne, tak, bo jeśli nie masz tej inspiracji do działania, no to zdecydowanie, po prostu te pomysły będą sztampowe, byle jakie, po to, żeby tylko coś ze siebie wypić, tak zwane, a to się, praca będzie cię męczyć. Szymon, to czy pozytywne myślenie ma jakieś pułapki, można powiedzieć? No zdecydowanie, tak, pułapki tutaj pierwsze, które mi przychodzi do głowy, to jest te frustracja, która może nas dopaść w momencie, kiedy nie realizujemy swoich planów w czasie, który sobie założyliśmy, czyli załóżmy, zrobiliśmy wszystko, co wydaje nam się, że powinniśmy zrobić, tak? Zrobiliśmy plan działania na pół roku, wizualizowaliśmy sobie nasz efekt końcowy, a rzeczywiście pracowaliśmy nad tym, nie obijaliśmy się, a te efekty nie przyszły w tym czasie półrocznym, który sobie założyliśmy. Może się pojawić taka frustracja, że jednak coś jest z tym nie halo, że po co w ogóle tak się nastraja. No to jak powiedziałeś, po prostu pytanie, dlaczego? Dlaczego? Co się stało? Tak, i my mamy tendencję do tego, żeby doszukiwać się, wiecie, albo w czynnikach zewnętrznych, albo w sobie, tak? No, to znaczy, że ktoś mnie oszukał, nie za bardzo to nie tak to zaczęłam praktykować. Pierwszą są zewnętrzne, a później są wewnętrzne. Tak. Więc obwinianie innych, no i obwinianie potem siebie i swojego sposobu myślenia i tej techniki właśnie samej w sobie, że wcale to tak dobrze nie działa i bez sensu to jest całe. Dla mnie właśnie to jest bardzo
no, trzeba zwrócić uwagę przy planowaniu, bo pozytywne myślenie ok, ale dla mnie to są dwa różne etapy, czyli jeżeli chcemy podejść do techniki jako pozytywnego myślenia, trzeba rozgraniczyć planowanie i pozytywne myślenie i nastawianie się, bo jak planujemy, musimy to zrobić neutralnie albo nawet w pesymistycznym wariancie. Dlaczego? Bo jeżeli zrobimy to pozytywnie się nastawimy, że zajmie nam coś 2 tygodnie, to jeżeli będzie jakiś fakap i coś się wysypie, to na pewno tego nie zrealizuje. Nie da się tego zrobić, więc planowanie neutralnie albo nawet pesymistycznie, a później włączamy jakby technikę jakby motywacji i nakręcania się. I wtedy to zadziała, bo może zrealizujemy coś wcześniej, albo zrealizujemy akurat na czas, bo jeszcze nam coś wypadnie. Tak, w sumie bardzo świadome podejście do tego, tak, do siebie i do tego, do tej techniki, bo to jest technika, a żeby nie popadać znowu w taki hiperoptymizm, że wszystko się uda, wszystko będzie szło, żadnych problemów nie będzie. Się nie napotkamy, tylko nawet jak one się pojawią, to żeby wiedzieć o tym, że okej, mogę się pojawić, to nie znaczy, żeby to wytrąciło całkowicie. Może na chwilę mnie wytrąciło z tej drogi, ale mogę wrócić, opóźnić się trochę, nie wiem, tydzień, dwa, rok, ale też sobie zobaczyć, co się stało i wyciągnąć wnioski tych poszczególnych, jak już to nazywałem wcześniej, strzały w twarz, które wytrąciły. No więc podsumowując, ważne jest w tych technikach motywacji, w technice motywacji, jaką jest pozytywne myślenie, po prostu świadomość i rozgraniczenie. Taki, powiedziałbym nawet więcej, może takie holistyczne podejście, że to nie jest samo recepta i recepta na sukces samym w sobie, tak. Czyli to musi istnieć z pewnymi rzeczami od zarządzania czasu, od zarządzania sobą, jakieś sprawdzenie swoich zasobów, tym czym dysponujemy, więc to jest jeden element. Jeden klocek, który gdzieś tam zdecydowanie. Zdecydowanie, tak. A końcówka musi być tak. No to żegnamy. No dobrze. Do zobaczenia. Nie. Teraz...